Beata Tomczyk, dzień dobry. W Gazecie Finansowej goszczę dzisiaj doktora ekonomii, pana Stanisława Gawłowskiego, senatora. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rząd ustalił cenę tony węgla na 996,60 zł, ale składy nie chcą za taką cenę, za taką kwotę węgla sprzedawać. Panie senatorze, dlaczego w Polsce węgiel jest tak drogi, że taniej opłaca się go sprowadzać z zagranicy? Oczywiście w Polsce wydobycie węgla jest w tej chwili ustanowione na maksymalnie możliwych technicznych możliwościach polskich kopalni. Dlatego, że przez lata jednak odchodziliśmy od wydobycia węgla kamiennego, szczególnie w Polsce. Likwidowaliśmy w sposób zupełnie świadomy możliwości wydobywcze. Ale przez lata też poprzednie rządy podejmowały decyzje dotyczące zmiany kierunku wytwarzania energii elektrycznej głównie. Zamiast energia oparta o węgiel, chcieliśmy wytwarzać energię z odnawialnych źródeł energii. Dopiero w 2016 roku rząd PiS zdecydował, że zostaną wprowadzone bariery, które ograniczyły w sposób znaczący możliwości uruchamiania nowych źródeł wytwórczych w odnawialnych źródłach energii, głównie wiatrowej. Zablokowano możliwość rozwoju tej dziedziny wytwarzania energii elektrycznej i zdecydowano, że dalej będzie Polska wspierać rozwój wytwarzania energii z źródeł tradycyjnych, z węgla. Stąd budowa już znanej, sławnej Ostrołęki. Wydano kilka miliardów złotych na budowę bloku, który nie powstał i tak naprawdę jest dzisiaj wielkim placem rozbiórki tego, co przez lata zbudowano. Wybudowano blok energetyczny w Jaworznie. Wydano na ten blok ponad 6 miliardów złotych i ten blok do dzisiaj tak naprawdę nie działa. Ze względów między innymi technicznych, ale ze względów również braku właściwego surowca, jakim jest węgiel o właściwej kaloryczności. Nie działają, słyszymy o poważnych kłopotach w Turowie. Rząd jeszcze niedawno mówił o likwidacji i słusznie wydobycia węgla w Polsce, ale jednocześnie jakby nie dywersyfikował źródeł wytwarzania energii w innych miejscach. Rząd w to miejsce importował węgiel z Rosji. W szczytowym 2018 roku do Polski sprowadzono 13 milionów ton węgla z Rosji. I jakby nie szukano innych kierunków dostaw węgla do Polski. On siłą rzeczy będzie oczywiście w Polsce, to wydobycie będzie droższe niż w innych krajach, dlatego że my wydobywamy węgiel z głębokości kilometra średnio. Czasami jest to więcej, czasami mniej. Ten węgiel, który jest do Polski importowany z RPA, Kolumbii czy innych krajów, jest to wydobywany w kopalniach odkrywkowych, czyli 30-40 metrów. Dużo taniej, to wydobycie jest dużo tańsze i on teoretycznie powinien być tańszy w Polsce, ale na skutek wybuchu wojny ceny węgla również na rynkach, na giełdach światowych wzrosły. A my mamy jeszcze dodatkowe ograniczenia, nie tylko wynikające z tego, że szukamy innych dostawców niż rosyjski, kierunek rosyjski. Te ograniczenia wynikają z możliwości przeładunku w polskich portach. One są też ograniczone. Szacuje się, że w polskich portach rocznie można przeładować około 8 milionów ton. Rocznie, jeżeli zaczniemy przeładowywać w połowie czerwca, czy w lipcu, czy w sierpniu, to nie mamy żadnych szans osiągnąć tak dużej możliwości przeładunkowej i to oznacza, że w Polsce może zabraknąć węgla. O to właśnie chciałam spytać. Dlaczego PiS, dlaczego partia rządząca nic o tym nie mówi? Partia rządząca to partia znana z kłamstw i oszustw. To jest główny powód. A teraz mamy do czynienia z taką częścią pod tytułem szukanie winnych, bo rząd, i to już wiemy, i premier wiedział o zagrożeniu wojną już na jesieni ubiegłego roku. Już wtedy powinien podjąć działania, spodziewając się wojny na Ukrainie i wiedząc o tym, że to jedną z konsekwencji tej wojny będzie ograniczenie dostaw węgla do Polski właśnie z kierunku rosyjskiego. Już wtedy powinien podjąć działania. Nie
podjęto działań żadnych. Więcej, w lutym tego roku pani minister Moskwa poinformowała minister do spraw klimatu i środowiska, a energetyka jest jednym z tych obszarów, którym się pani minister Moskwa zajmuje, poinformowała zarówno premiera Morawieckiego, jak i premiera Sasina o niebezpieczeństwie związanym z dostawami węgla do Polski z Rosji. Poza pismem w tej sprawie dalej się nic nie zadziało. Rząd przyjął dość kuriozalną ustawę, która mówi o tym, że zostanie wprowadzona dopłata do węgla, jeżeli on zostanie sprzedany przez składy węglowe przedsiębiorców zajmujących się obrotem węglem poniżej 1000 zł za tonę, to dostaną dopłatę. Tak naprawdę nie wiadomo, jakiej wielkości dopłatę. Jak ktoś ustawę uważnie przeczyta, to wprawdzie w tej ustawie mówi się, że dostaną około 1000 zł dopłaty, ale łączna kwota wsparcia to jest 3 miliardy złotych na i do 3 ton na jedno gospodarstwo domowe. Łatwo przeliczyć, że w Polsce zużywa się węgla około 8 milionów ton, trochę ponad 8 milionów ton w gospodarstwach domowych. 3,8 miliona gospodarstw domowych jest ogrzewanych węglem. Jeżeli przeliczymy te wskaźniki, to okaże się, że rząd jest w stanie zapewnić dopłatę około 1000 ton do tylko połowy zapotrzebowania ludności, ludności, która ogrzewa się węglem, Polaków, którzy ogrzewają się węglem. Co oznacza, że przedsiębiorca, który handlowałby takim węglem, miałby świadomość, że nie zostaną pokryte koszty w całości jego zakupu, bo dzisiaj węgiel sprowadzany do Polski, węgiel notowany na giełdach światowych, na tej najbardziej popularnej ARA, czyli Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia. Tam jest w granicach 370 dolarów za tonę plus import do Polski, przeładunki, koszty z tym wszystkim związane. No to on siłą rzeczy musi kosztować powyżej 2,5 tysiąca złotych w składzie. Więc kto ma dopłacić do tego? Znaczy kuriozalna ustawa, bo od początku wiadomo, że ona jest niewykonalna. Te 3 miliardy złotych w najlepszym przypadku trafi do 3 spółek górniczych, spółek Skarbu Państwa, ale żadnego efektu dla obywatela nie przyniesie. Co najwyżej przyniesie efekt w postaci nagród i dodatkowych pensji dla górników zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa. A czy pan senator ma jakieś dodatkowe rozwiązanie, którego jeszcze rząd się nie chwycił na to, żeby rozwiązać problem braku węgla? Problem braku energii, bo węgiel jest potrzebny do wytwarzania energii i w Polsce musimy przejść w przypadku energetyki cieplnej na również energię elektryczną i tak na sprawę raczej należałoby patrzeć. Rozwiązanie jest i ono jest opisane już od lat i rząd PiS zrobił wszystko, żeby to rozwiązanie było zablokowane, dlatego że łatwo przeliczyć z 8 milionów ton na potrzeby dotyczące wytworzenia 8 milionów ton energii cieplnej. Ja tu sobie pozwoli pani, że sięgnę do ściągawki, bo bardzo precyzyjnie podam wielkości dotyczące potrzebnej budowy elektrowni wiotrowych, bo przecież tak na dobrą sprawę to o to przecież chodzi. W przypadku tych 8 milionów ton, które musimy węgla sprowadzić do Polski na potrzeby gospodarstw domowych i energetyki zawodowej, to ten węgiel może zastąpić 6,5 gigawata elektrowni zamontowanych w wietrze. To jest około 1500 turbin, nowoczesnych turbin wiatrowych. I wystarczyło, żeby PiS nie blokował rozwoju energetyki wiatrowej, to dzisiaj w zupełności mielibyśmy zapewnioną energię wytworzoną z wiatru na potrzeby energii elektrycznej, jak i energii cieplnej. Jedynym sposobem, tak na dobrą sprawę, żeby w miarę sprawnie i szybko przywrócić bezpieczeństwo energetyczne Polaków, to jest przyjąć ustawę, która odblokuje możliwość budowy elektrowni wiatrowych na lądzie. Żeby nie być gołosłownym, to powiedziałem o tych 8 milionach ton, 80 nawet milionach ton. To jest średnio pół tony węgla, potrzebne jest na wytworzenie 1 megawattogodziny energii. W tym przypadku to jest około 30 tysięcy ton węgla dziennie. Z tego można wytworzyć około
60 tysięcy megawatogodzin energii, a to oznacza, że w granicach 1500 turbin 5-megowych, nawet trochę mniej, ustawionych w Polsce zabezpiecza potrzeby energetyczne Polski. Łatwy rachunek, łatwo policzyć, trochę ciężej zrealizować w wykonaniu. PiS, nie wiem dlaczego, PiS traktuje i rząd PiS traktuje wiatraki jako największe zło. To jest najtańsze dzisiaj, najszybsze do realizacji i najczystsza energia, jaką można wytworzyć. I to jest sposób na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polaków. A może widmo zmarzniętych obywateli tuż przed wyborami w pewien sposób reanimuje myślenie na temat owych elektrowni wiatrowych. A jeśli chodzi o... Może... Tak? Może tak być. Ja bardzo bym nie chciał, żeby Polacy marzli. Bardzo bym chciał, żeby w ogóle rząd, odpowiedzialny rząd, w ogóle nie straszył Polaków tym, że może mogą marznąć. Nie mówił o zbieraniu chrustu, nie mówił o cieplaniu budynków, bo to wszystko jest niepoważne. Znaczy, mamy do czynienia z ludźmi, którzy zachowują się rzeczywiście jak dzieci w piaskownicy i próbują najpierw odpowiedzialność zwalać na wszystkich w koło, a potem stawiać recepty, które i rozwiązania, które są kpiną i żartem z Polaków. Na tę chwilę jeszcze raz dopytam pana senatora. Nie ma szybkiej szansy, dużej szansy na to, żeby szybko załatać dziurę tego braku węgla? Żadnych możliwości nie ma, dlatego że spółki, które zajmują się obrotem i handlem węglem, one nie są w stanie dzisiaj same zakontraktować dużych ilości węgla z zagranicy. Premier kilka dni temu powiedział, że zobowiązał, właściwie nie wiadomo w jakim trybie, ale zobowiązał dwie spółki notowane na giełdzie, w której Skarb Państwa ma pakiet kontrolny, że one mają w trybie pilnym gdzieś kupić węgiel. Pytanie gdzie i jak, na jakich zasadach, to już tego premier nie dopowiada. Taki tryb nakazowo rozdzielczy rodem z PRL-u zawsze kończył się katastrofą dla gospodarki, dla przedsiębiorstw, które tak są zarządzane. Ale nawet gdyby chciały one zrealizować ten plan premiera, to one nie są w stanie dzisiaj w trybie pilnym kupić odpowiedniej ilości węgla. A nawet gdyby kupiły, to nie mają gdzie go przeładować, bo porty mają określone możliwości przeładunkowe w Polsce. Więc rzeczywiście znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji i w całości odpowiedzialność za tę sytuację ponosi polski rząd, bo od jesieni ubiegłego roku wie o kryzysie. Od kilku lat ma pełną świadomość, że idąc w kierunku rozwoju bloków energetycznych węglowych spowoduje, że będziemy potrzebowali więcej węgla do spalania, blokując energetykę odnawialną, że jakby rzeczywiście narażeni jesteśmy tylko i wyłącznie na węgiel z kierunku wschodniego od Rosji i rząd musiał mieć świadomość. Znaczy Morawiecki, Sasin, ta cała ekipa musiała mieć świadomość, do czego nas to doprowadzi. Panie senatorze, na koniec, komercjalizacja czy prywatyzacja górnictwa pana zdaniem? Wie pani, dzisiaj nikt nie, one są skomercjalizowane, bo to są wszystko spółki Skarbu Państwa, spółki prawa handlowego notowane na giełdzie, więc w takim wymiarze są skomercjalizowane. Czy one mogą być sprywatyzowane? Moim zdaniem nie. Dzisiaj nikt nie zainwestuje, nikt, żaden wielki kapitał nie zainwestuje w kopalnie. Tak na dobrą sprawę, my musimy przejść na wytwarzanie energii ze źródeł zeroemisyjnych. My o tym nie rozmawiamy dzisiaj, ale 50 tysięcy Polaków rocznie umiera z powodu złej jakości powietrza. Ta zła jakość wynika z tego, że spalane jest paliwo niskiej jakości, węgiel właśnie, w gospodarstwach domowych, często w małych miejscowościach, szczególnie tych górskich. W zimie czujemy, że nie ma czym oddychać, że to powietrze jest bardzo zanieczyszczone. To jest właśnie efekt spalania złej jakości paliwa. I my od tego musimy odchodzić, bo nie powinniśmy w ogóle być w tym obszarze dotyczącym i myśleć o tym, że węgiel jest jakimś zbawieniem. Świat od spalania węgla odchodzi. 85% węgla spalanego w gospodarstwach domowych na terenie Unii Europejskiej spalany jest w Polsce. Skoro pozostałe kraje poradziły sobie z tym, my też możemy. Wystarczy tylko bardzo konsekwentnie odchodzić od spalania węgla, zastępować nowoczesnymi technologiami, takimi jak pompy ciepła. One są już wymyślone, tu nic nie trzeba wymyślać. Wystarczy tylko być konsekwentnym w realizacji tych programów.
Dziękuję bardzo. Pan senator Stanisław Gawłowski był gościem Gazety Finansowej. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Miłego dnia. Dziękuję pani. Wszystkiego dobrego państwu życzę.